Legia na własnym boisku grała z GKS-em Katowice. 39. minuta. Ogromne zamieszanie w polu karnym Legii. Pogubili się obrońcy warszawskiego zespołu, a bramkę zdobywa Musa Yahya. W ostatniej minucie jeszcze jeden gol zdobyty przez Katowiczan. Bramkę strzela Tomasz Moskała. Legia przegrywa z GKS-em 0-2 i jest to już dla niej druga porażka z rzędu.